podaj wszystkie pary użytkowników, które mają te same imiona. Tak? Czyli jeżeli Ewa z Ewą, Marian z Marianem, oczywiście innego nazwiska, inne osoby. Ale jeżeli są w znajomościach i mają wspólne imię, no to chcemy te pary zobaczyć. No i tu się zaczyna kolejny kłopot, troszeczkę więcej niż było w poprzednim zadaniu. Ponieważ utworzę kwerendę i mam użytkownicy i znajomości, ale uwaga, tu jakby ci użytkownicy są z dwóch stron. Bo tak jak mówiłem, ta kwerenda, tabela znajomości, ona łączy ze sobą użytkownika jednego z użytkownikiem drugim. Czyli możemy sobie wyobrazić, że tworzymy kopię użytkowników i mamy użytkownicy z miasta A i użytkownicy z miasta B łączeni wspólną tabelą. No nie, użytkownicy wszyscy łączeni wspólną tabelą. Ale obrazowo można powiedzieć na przykład użytkownicy z jednego miasta w jednej tabeli, użytkownicy z drugiego miasta w drugiej tabeli i łączymy ich w pary jakieś miasta partnerskie albo coś w tym stylu. No tu nie mam osobnych dwóch tabel, ale mogę sobie na szczęście w Accessie jeszcze raz wyklikać użytkownicy 1. I w tym momencie mamy dwa razy tabelę użytkownicy, tylko jeden raz ona ma nazwę użytkownicy, a drugi raz ma nazwę użytkownicy 1. I teraz, ponieważ już tutaj te nazwy mu się nie zgadzają, to on sam nie wpadnie na to, jak to połączyć. Tak? Jeżeli teraz wyświetlę sobie SQL-a, no to on mi to tutaj zapisał w ten sposób, że select, no jeszcze nie ma gwiazdki, ja powiedzmy tą gwiazdkę tu mogę dopisać, from użytkownicy, znajomości i jeszcze raz użytkownicy, ale pod nazwą użytkownicy 1. Żeby to odróżniać i żeby można było wykorzystać dalej. No ale nie wie jak to połączyć, nie ma tu żadnych joinów. W zadaniach, w których nazwy kolumn były te same, Access starał się inteligentnie po nazwach kolumn to połączyć. A tutaj musimy sami mu to połączyć, czyli musimy ID użytkownika z jednej strony do tego, ID użytkownika z drugiej strony do tego. Tak? Czyli teraz znajomy 2 w znajomościach jest połączony z ID użytkownika z tej wirtualnej tabeli istniejącej, ale pod inną nazwą i znajomy 1 z ID użytkownika tutaj. No i teraz jak zajrzę do SQL-a, no to w tym momencie już mam takie zestawienie. Mam już inner join, jedno z drugim jest pod tą nazwą. No jeżeli to sobie teraz uruchomię, no to mam wszystkie zestawienia łącznie z datą zawarcia znajomości, kto z kim się zaznajomił. Tak? Wszystkie pary mam teraz znajomy. Czyli tu Matthias Becker z Niemiec, z Margaret Scott z Kanady się zaznajomił. Tak? I było to w 2014. Fredrik Mansen z Danii, z Laurą Melo z Brazylii. I tak dalej, i tak dalej. Więc powstało nam takie piękne złączenie, z którego już jest bardzo blisko do wyciągnięcia informacji, no, że imię pierwsze musi się równać imieniowi drugiemu. Kropka imię równa się użytkownicy podkreślenie 1 kropka imię. No i nagle się okazuje, że mamy tylko dwóch takich osobników, pana Joshua i pana Miguela i więcej nie ma takich, którzy mieliby wspólne imiona. W ten sposób ograniczyłem i mam zadanie drugie. Czyli tą kwerendę mogę sobie zapisać i zadanie drugie wykonane, czy podpunkt drugi z zadania 102 wykonane.